Prowadzą zatem 1-0. Radzi sobie teraz z obroną. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Gospodarze są na szczycie tabeli. Nie zmieni już tego wynik dzisiejszego meczu. Zobaczymy, czy zagrają o zwycięstwo, czy raczej będą oszczędzać paliwo na fazę pucharową. Ich kibice żądają kolejnego zwycięstwa i granie na pół gwizdka byłoby tu źle odebrane. Mam nadzieję, że w tym meczu znowu pokażą, dlaczego należy ich się bać i skąd się wzięło to prowadzenie w tabeli. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Niesamowita okazja. I teraz poprzeczka, ale gramy. Zagrożenie nie minęło. I mamy dublet. Tak jest, proszę Państwa. Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Na razie 2-0. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole, ale tutaj już czeka wsparcie. Akcja przerwana. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Dobra presja teraz, mają piłkę. Niezły ten strzał, na pewno trzeba pochwalić próbę, ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto, co mają do stracenia? Świetnie teraz w obronie, wyczekali rywala, znów są przy piłce. Szansa na kontakt. Nie ma. Obronił ten strzał. Głęboko w pole karne zagrywa. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Prostopadłe zagranie piłki. No, chyba trafi. Broni to. Niesamowita parada. Okazja! Nie zepsuć tego! Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Doskok do rywala i po akcji. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Oj, 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 tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od... bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał.